Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 22 Ultimate Team. No i dzisiaj jak co piątek czas na kolejne otwieranie i jak widzicie pięknie choinka tutaj przygotowana przez żonę, ubrana ładnie, więc zobaczymy jak dzisiaj ta choinka przyniesie szczęście. Czy będą takie prezenty jak pod spodem się świeciły pięknie, czy też nie. Lecimy z kolejnym materiałem, zobaczymy co wypadnie fajnego w paczkach. Vinicius, o jak ja bym chciał tego gościa. Pierwszy właściciel Vini, to byłoby coś. Zobaczymy, czy się uda. Także jazda z tym, a wy zostawcie łapkę w górę, oczywiście pod spodem i komentarz również. No, i chyba tyle. Wszystko już powiedziałem. Ogólnie ktoś ostatnio też pytał o to, jakie statystyki ma u mnie Vini, więc zobaczcie sobie teraz sami. 601 spotkań, prawie 260 bramek i prawie 280 asyst, grając cały czas na boku. Ja nim prawie w ogóle nie grałem na SPO ani na napastniku, tylko cały czas na skrzydłowym właśnie. To jest 8-3 karta, kupiony za 160 tysięcy już dawno, dawno, dawno. A my teraz mamy 19.00, więc wejdźmy sobie z Ultimate Team. Wejdźmy jeszcze raz i zobaczymy, co ciekawego EA dla nas przygotowało. Zaraz to się okaże, więc proszę mi tutaj ładnie pokazać. No wiemy przede wszystkim, jakie będą karty. O, czekajcie. Są! Robercik 9-3. Kurczę, ale ten Vini, Marquinhos. Kto by tutaj nie poleciał? Może oprócz Diallo, to naprawdę będzie kozak, jeśli chodzi o te niebieskie karty, no nie? Tak mi się wydaje, że kogo byśmy nie trafili, to jest super. Salah, bardzo fajny. Co my tu mamy? Nkunku jeszcze, chociaż Nkunku 8-8! A ja myślałem, że on będzie miał 8-7. O, zaskoczyli teraz. Bo myślałem, że będzie miał słabszą kartę niż jego Potm, a tu ma 8-8, jak jego Potm również, aż musiałbym sobie to porównać. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Na Futbinie chyba ich jeszcze nie będzie. W ogóle widzicie, strasznie wolno się odpala. Ciekawe to jest. Jeśli chodzi o porównanie tej karty, to ten Nkunku jest szybszy. Do tego ma lepszy dribbling. Porównuję go oczywiście z Potmem. Ma defensywę, ma troszkę gorszą i fizyczność ma też gorszą. Podania ma takie same, strzały ma lepsze, więc ten jest bardziej ofensywnie nastawiony niż ten jego Potm, którego już wcześniej widzieliście. A teraz zobaczmy sobie jeszcze oczywiście na Objective, co my tutaj mamy ciekawego. Jest Osimhen 8-6 do zrobienia. Czy oprócz niego mamy tutaj coś jeszcze? Chyba nie. Chyba jeśli chodzi o karty Objective, to tylko on jeden będzie do zrobienia. Aczkolwiek zobaczmy tutaj jeszcze i przejdźmy od razu do SBC. Żeby było wiadome co i jak. Najważniejsze, że ja lubię te piątkowe odcinki, bo to od razu można sobie... Haller, o, no proszę. 4-3. Finishing, no kurczę, on strzały i wykończenie w ogóle będzie miał bardzo fajne. Gorzej trochę z longshotami. Nigdy nie grałem jego kartą chyba w tym roku, więc mamy Hallera w SBC. Mamy Osimhena tam w Objective. No i inne karty to już widzieliście też na start. Więc wbijamy do sklepu i czy się uda, czy też... Dzisiaj skończy się ta pasca. Ojojoj. Dobra, to otwieramy. Za 1000 FIFA pointsów. Paczuchy. Czyli jakby się udało 12 otworzyć, byłoby super, no ale może być ciężko. Od razu, jak coś tylko wypadnie, to będziemy widzieli, bo zrobi się nam bardzo niebiesko. Jorginho tutaj mamy. Tych gości sobie będę brał od razu na listę transferową. Dlaczego tak mówię, że na transferową i że to są ważne karty? Bo ja będę czekał na to, aż wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie Vini Potm. Mamy to. Druga paczka. No przecież jest. No jest ten Chiesa. Nie wiem ile on kosztuje, ale Chiesa wygląda naprawdę bardzo fajnie. Widełki ma do 300 tysięcy. Chiesa 87 w drugiej paczce. Tak, o, trafiony, więc tradycja jest podtrzymana. Mamy po raz kolejny zawodnika eventowego trafionowego. Co? 300 tysięcy? Nie, 240 już spada. Więc myślę, że o 200 już teraz. Nawet trochę mniej, 210. No dobra, pani Chiesa, na razie możemy cię wziąć tutaj. Jeszcze mamy w środku inny kart. Dobra, otwierajmy dalej, potem się będę zastanawiał nad tym, ile on kosztuje, bo zaraz się skończą te paczki i tyle z tego będzie. Otwierajmy dalej. Dobra, nie ma tutaj już na pewno. Ładnie niebiesko było. Chciałbym, żeby też tak niebiesko było, wiecie kiedy? Kiedy będą toty. Żeby wtedy była pasca podtrzymana. Dobra. Team of the Group Stages trafiony. Czyli na razie co tydzień zawsze trafiamy zawodnika z eventu. Ostatnio dopiero Sanchez pod koniec się trafił. A tym razem Chiesa od razu. Biorę sobie go tutaj. Resztę oczywiście też. Quickselluję to, co mi jest niepotrzebne. Wydajcie znać, czy coś ciekawego trafiliście. Czy przygotowaliście sobie paczki na przykład za Division Rivals. Ajajajajaj. I otworzyliście naprawdę dopiero dziś, zamiast wczoraj. Rashford. No dobra,
Z Rashforda bym się cieszył trochę bardziej tak na początku FIFA. Wtedy to byłaby karta naprawdę bardzo droga. Już nie ma tych paczek. No wiedziałem, że tak to się skończy. 8-2 plus tym razem. 7000 końców jeszcze. Pytanie, czy czekać? Przepraszam, FIFA końców. Czy czekać do 20? Może być ciężko, chociaż mogliby dać wtedy o 20. Mogliby dać paczki za 100k o 20. Wtedy mógłbym otworzyć takie 3 paczki. Tylko no materiał pojawiłby się pewnie około 21 dopiero. Oj. No ale może w tej paczce? Nie, jednak nie. Trochę chciałbym poczekać może do tej 21, bo myślę, że naprawdę fajnie mogłoby oddać. Z drugiej strony, jakbym miał coś trafić, to trafiłbym to teraz. Tam było 8-4 plus gwarantowane, to jest 8-2. Dobra, wiecie co, jak zawsze, otwieramy, tak teraz też otwórzmy. Zobaczmy, czy z tych paczek odda, czy jednak nie. Czy będę żałował tego, bo nie trafi nikogo innego więcej. No ale Chiesa trafiony, to jest najważniejsze. Dobra, te już sobie oczywiście przepalamy, ale ja tutaj poluję na Winiego, no. Panie Vinicius, zapraszam do paczuszki tutaj. Czy to jest możliwe, żeby trafić jeszcze jedną kartę, albo chociaż jeszcze jeden walkout? Już nawet nie kartę Team of the Group Stages, tylko walkout, no nie? Rare sobie zabieram, non-rare możemy quicksellować. I 600 FIFA pointsów leci na kolejną paczkę. Prawdopodobnie wszystkie otworzymy. Jest walkout, ale to jest raczej słaby walkout. Mamy Paulo Dybale 87 overall. Także za niego jakoś turbo dużo też nie wezmę, no ale walkout jest, tak jak chciałem, tak mam. Czyli dwa walkouty, jeden, ale w ogóle jak ligą włoską sypię teraz, no nie? Ciekawe to jest. A jakbyśmy skręcili do Premier League tam, do Cristiano na przykład. Oj, 8-8. I to jest Keylor Navas, 8-8 plus, bo tak od razu te wszystkie równocześnie poleciały nam w górę. Poleciały nam w górę wszystkie dymki równocześnie, te flary takie właśnie. Ognie, o, tego słowa mi zabrakło. Ognie poleciały w jednym momencie, więc to świadczy o tym, że wtedy jest 8-8 plus. Oczywiście takiego zawodnika z eventu to też od razu widać. Dobra, tych sobie wrzucamy tutaj, tych tutaj i jest git. I teraz jeszcze, co my tu mamy? 6 paczek takich do końca, to jest szansa, że ktoś jeszcze wypadnie. Aj, 8-6 jakiś. Jordi Alba, okej, okay. Jordi Alba z Barcelony, kiedyś przekozak, no teraz to już raczej zjazd, niestety, ale lata lecą. Ale to jest w ogóle zawodnik, którego no ja nie bardzo lubię, jeśli chodzi o Barcelonę. To zawsze był Jordi Alba, wcześniej był Alves, na przykład lubiłem bardzo Iniesta, czy też Ronaldinho, wiadomo, ale za tymi dwoma jego mośćmi to nie przepadałem. Dobra. Oho, jest Ødegaard. Czekajcie, o ile się nie mylę, to on wczoraj ten rzut karny zrobił, no nie? W meczu Manchester Arsenal. Aj, nie ma drugiej karty, czyli może jednak, wiecie, z jednej strony chciałbym poczekać do 21, z drugiej strony też chciałbym, żebyście zobaczyli ten odcinek wcześniej, a nie gdzieś tam o 22, bo to byłoby trochę bez sensu. A, do 20, przepraszam, o 21 byście zobaczyli ten odcinek. No i otwieramy w takim razie od razu dalej i tyle. Jak ma coś polecieć, to i tak wypadnie teraz. I tak karta trafiona, Chiesa trafiony, więc zawsze na plus. Tych bierzemy sobie tutaj, a resztę zabieram i czekamy na Winiego. Ja chyba nie będę kupował tego Viniciusa teraz, tego nowego, tylko poczekam sobie właśnie na Potma, o ile się uda. Znowu 8-6 z Anglii, RM. Sancho, 8-7 nawet, z Manchester United. Mamy 8-7 meczkę. I Cardi Ødegaard znowu po raz kolejny dzisiaj. I w takim razie ostatnia paczka na dziś. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. A już nie. Niestety nie. Czyli tak po jednym, co tydzień, po jednym dostaję, żeby też nie było za dużo, żeby nie było za łatwo. Ja sobie zerknę jeszcze za chwilę na SBC. Czy mamy coś więcej oprócz tego jednego zawodnika? Czy dodali jakieś SBC jeszcze takie fajniejsze, że tak powiem? Co w ogóle trzeba zrobić, żeby ukończyć tego Osimhena? Strzelić 4 bramki napastnikiem w tym trybie specjalnym. Asystować 2 razy po wrzutkach. Okej. Okay. Strzelić 7 bramek z zawodnikami z Serie A w 7 różnych meczach. I wygrać 4 mecze. To nawet jest spoko. Naprawdę fajne wyzwania mu dali. Trochę się martwiłem, że będzie gorzej, ale nie jest taki trudny do ukończenia z tego, co widzę.
Jak coś, to możecie dać znać Alvinowi, że go wystawiłem, to sobie może kupić. Przydałby się, jak będzie zbierał skład Juventusu, to on by się ucieszył na pewno. Rzućmy sobie okiem jeszcze w ogóle na te statystyki i na ceny. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają inne karty. Robercik. Myślę, że jak on by ogólnie dostał tutaj właśnie Engina, tak patrzyłem, co mu dają ciekawego, to jego karta wyglądałaby naprawdę fajnie, bo nawet jeśli chodzi o strzały, to nie ma co mówić. Ja grałem zwykłym lewym ostatnio w drafcie, grało mi się nim naprawdę fajnie. No podania, dribbling, tutaj też jest zboostowany. Nie wiem, czy chętnie bym nie zagrał nim kiedyś, kurczę, jakbyście chcieli zobaczyć, to 300 tysięcy kosztuje w tym momencie, a myślę, że może jeszcze spaść jego cena. Cristiano Ronaldo, który już ma prawie 90 agility i prawie 90 pace'a. Oj, jeszcze jedna karta specjalna i Cristiano naprawdę może być kozakiem. Czy to jest lepsza karta od jego Potma? Wydaje mi się, że tak. Lepsza, bo zwinniejsza. A z tym trochę ma Ronaldo... Nie, gorsza. Nie, dobrze mówię, lepsza. Lepsza karta, bo zwinniejsza. Z tym trochę Ronaldo w tej chwili ma problemów. No ale jeśli chodzi o wykończenie i tak dalej, no jest szybszy, jest zwinniejszy, więc myślę, że może być delikatnie lepszy. Salah ostatnio, jak grałem przeciwko niemu, to ten pot mnie kasował. A to będzie karta też bardzo fajna. On kosztuje w tym momencie 1 000 000 końców. Sané nie grałem w ogóle, więc jak graliście tym panem, to możecie mi dać znać. Nkunku, no kurde. I to jest właśnie gość, którego ja teraz miałbym gorzej wcisnąć do składu, no bo on jednak tutaj jest na kamie, a tutaj go mamy na RF-ie. A ja mam wersję 8.6, z wersji 8.6 to będzie aż tak duża różnica do wersji 8.8. Nie wiem, musiałbym sobie na spokojnie zobaczyć i wtedy bym ocenił. Ja mam na pewno tego, który jest bardziej defensywny. Ten mógłby być bardziej ofensywny, tylko inaczej musiałbym skład złożyć. Marquinhos to już pewnie w ogóle wystrzeli jego cena niesamowicie. 770 tysięcy, ten ma 880. No tak, bo ten się zaupgrade'uje, a ten za grupę jednak nie. No ale jeden z topowych obrońców, João Cancelo, na razie 240k. Ale też jego staty fajnie wyglądają, chociaż Cancelo nie grałem. Chiesa wygląda spoko, ale grałem tym zwykłym Chiesą. I no, grało mi się nim średnio. Jestem ciekaw, jak ten śmiga, no, ale już tego nie będziemy sprawdzać. Christiansen na środku obrony. Oj, to też może być fajny zawodnik. Ja jeszcze mu dorzucić tutaj, żeby się pace trochę zwiększył. Kurde, nie głupie. Ze siłą 92 i odbierami 99. Ciekawe, jak sylwetka. Donnarumma na bramkę, jakby ktoś potrzebował. I tak naprawdę została nam wisienka na torcie, czyli Vinicius, który ma wymaksowanego pace'a, ma wymaksowany dribbling praktycznie, więc ogólnie myślę, że różnicy w dribblingu i w szybkości już nie da się odczuć, no bo nie może mieć więcej tak naprawdę, skoro ma 9,9,9,9. Także każda jego kolejna karta to będzie różnica w wykończeniu, może trochę w longshotach, no bo tutaj ma 80, także siła strzału, longshoty, wykończenie, tam będą te różnice, bo w prędkości i w poruszaniu się to już raczej tego nie odczujemy. Sprzedał się Chiesa, ja też muszę sprzedać resztę zawodników, tych, których tutaj widzicie, więc zrobię sobie z tym porządek, a tymczasem w dzisiejszym odcinku już byłoby na tyle. Jeśli chodzi o mój skład, to no niewiele się zmieni po dzisiejszym materiale, ale myślę, że na spokojnie trzeba to wyważyć, czekać, co się stanie, czy Vini dostanie Potma, czy jednak też nie. Jak nie, to kupimy tam jego wersję lepszą teraz, a jak tak, to zrobimy Potma. No i po drugie Nkunku, no muszę sobie zobaczyć, czy warto robić Potma, czy jeszcze inwestować w kogoś innego, albo czekać. Chciałbym trochę coś zmienić w tym składzie, więc jakbyście mieli pomysły, to oczywiście piszcie pod spodem w komentarzu. A jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, mała zmiana. Spróbuję zamiast dzisiejszego live'a zrobić go w sobotę, bo chciałbym się położyć na spokojnie, przed chwilą wróciłem od lekarza i z tym gardłem jest tylko gorzej zamiast lepiej. Więc no, dostałem trochę leków i mam nadzieję, że będzie dobrze, bo za tydzień już live charytatywny, więc będzie się działo, a ja jak zawsze na początku grudnia muszę być chory. To jest jakiś fatum po prostu. W każdym razie, no przepraszam, że tego live'a zmieniamy z dziś na jutro, ale sobie odpocznę przynajmniej trochę. No i widzimy się kolejnym razem jutro na odcinku o godzinie 12 i widzimy się też jutro wieczorem na streamie, jak będzie wszystko ok. Będę pisał na fejsie. Także dziękuję jeszcze raz za wszystko. Do następnego, mordki, na razie i piona, a ja się lecę kurować.